Nazywam się Justyna Antosik i jestem właśnie po spotkaniu z Agnes Kahn w Hull, Business Cafe Club. To jest coś tak bardzo inspirującego, że no, czapki z głów. Mam gonitwę myśli i jestem naładowana energetycznie w taki sposób, że chciałabym obdzielić innych. Łukasz Kądzior, jestem na spotkaniu w Hull. Całe życie jestem fanem Dragon's Den i uwielbiam oglądać, uwielbiam biznesy i szukam takiej motywacji. Jest to coś super, tak? Bo tu nie chodzi o kasy już więcej, tak? Już to nie ma znaczenia. Tak naprawdę chodzi o dobro wszystkich wokół, tak? I to jest jeszcze nawet bardziej inspirujące niż Dragon's Den czy zarabianie pieniędzy. Cześć kochani, Piotr Jakieła, bardzo polecam każdemu, kto chce lub szuka inspiracji, lub nie wie, jak zacząć swój biznes. Na imię mam Tomasz. Dla mnie najważniejsze z dzisiejszego wydarzenia jest to, że było wspomniane to, że koncentrujemy się na różnych sprawach, a nie koncentrujemy się na tym, co chcemy osiągnąć w życiu. Jeżeli szukacie czegokolwiek w swoim życiu i tak dalej, to zacznijcie się koncentrować na swoich rzeczach, nie na innych. Nazywam się Monika Szaraj. Przyszłam na dzisiejszy biznesowy klub Cafe, ponieważ ogólnie szukam swojej ścieżki w życiu. Prowadzę butik od 2 lat, ale czuję, że to nie jest to, w czym chciałabym się spełniać całkowicie i zawodowo. Bardzo dużo mi to dało ciekawych rzeczy, które zapamiętałam, choćby kilka zdań, które utkwiły na pewno w mojej głowie. Mam na imię Izabela Romanowska. W ogóle spodziewałam się czegoś innego, jestem bardzo mile zaskoczona. Dużo ciekawych ludzi poznałam. Każdy szuka czegoś w swoim życiu tak naprawdę. Tak samo ja szukam coś w swoim życiu, coś, czego będę szczęśliwa. Tak naprawdę dla każdego najważniejsze jest w życiu szczęście. Cześć, mam na imię Małgosia. Do tej pory poznałam bardzo fajnych i ciekawych i wesołych ludzi. Myślę, że na pewno zjawię się na następnym Business Cafe spotkaniu. Co mi się podoba, to to, że zdecydowanie jest to spotkanie inspirujące i zobaczyć, że można przyjechać do Anglii i zdobyć tyle i działać tyle rzeczy, o których się marzyło, jak się miało 15 lat. Jest naprawdę fajną rzeczą. Mam na imię Ania. Miałam okazję naprawdę poznać super ludzi. Przyjechałam tutaj z pozytywnym nastawieniem. Witam serdecznie, ja mam na imię Jacek. Życzę naprawdę, żeby ten projekt się rozwijał najlepiej, jak tylko mógłby być. Będę go wspierał zawsze. Nazywam się Anna Pniewska. Jest to po prostu spotkanie dla ludzi pełnych pasji albo o ludzi, którzy poszukują tą pasję. I właśnie ja się do tych osób zaliczam. Cześć, mam na imię Dominika. My ludzie jesteśmy wspaniali. Pan Bóg nas stworzył wspaniałymi ludźmi, którzy potrafią wielkie rzeczy czynić w swoim życiu, tylko sami sobie stawiamy ograniczenia. Nie potrzebujemy sobie stawiać tych ograniczeń. Mam na imię Monika. Jestem na spotkaniu w Hull pierwszy raz, ale nie żałuję absolutnie przyjazdu tutaj. I polecam wszystkim bardzo gorąco, którzy szukają inspiracji, którzy szukają tego czegoś, czego im brakuje w ich życiu. Także polecam to dla takich osób i dla takich osób, które oczywiście są już, mają 100% sukces i w jednej dziedzinie życia, jak i w drugiej. Naprawdę, trzeba być po prostu, trzeba poczuć to. Witam serdecznie, nazywam się Wojciech Kołodzieczak. Dla mnie to są wyjątkowe spotkania, ponieważ jakby czuję się to bardzo swojsko. Przeważnie jest tak, że jak idę na spotkania networkingowe, ja podchodzę do nich bardzo relacyjnie i zawsze mówimy, że trzeba budować zdrowe relacje biznesowe i na pewno będę się pojawiał na kolejnych spotkaniach i serdecznie Was zapraszam.